Chwała Bogu, mogliśmy słuchać tutaj o czymś bardzo ważnym. Bo kiedy tak naprawdę spojrzeć, o co ludzie tak walczą, szczególnie na tej ziemi. Wiemy właśnie, że jest to życie. Robi się wszystko właśnie w tym kierunku, aby to życie jak najdłużej przedłużyć. No, są instytucje, są różne laboratoria, które wytwarzają różne, można powiedzieć, rzeczy, aby móc to życie człowiekowi przedłużyć. Ludzie są w stanie rzeczywiście zapłacić naprawdę bardzo, bardzo wielkie pieniądze, żeby przedłużyć sobie życie, żeby wyglądać młodzi. A oto przyszedł ktoś, kto za darmo przyszedł. Moglibyśmy powiedzieć w pewnym sensie, aby człowiek zawsze był młody. Nigdy nie musiał się starzeć. Ale ludzie odrzucili to, bo ludzi to nie interesuje. Ludzi to nie interesuje, bo wiemy dlaczego, bo jest tego cena. Cena, żeby pozbyć się starego życia. Człowiek nie chce pozbyć się starego życia i w tym momencie mówi, to nie jest dla mnie. I człowiek tak naprawdę walczy z życiem. Czytamy Ewangelię Jana. Jan to pięknie właśnie określił, mówi, w nim było życie, a życie było światłością ludzi. To dlaczego ludzie nie przyjęli tego, co jest ich światłością? Dlaczego czytając Ewangelię Jana i nie tylko Ewangelię Jana, możemy zobaczyć ludzi, którzy no, szczycą się Bogiem, szczycą się tym, co Bóg im dał, a z taką nienawiścią nie wyszli do życia. Bo mieli po prostu swoje życie ułożone, życie, które stawiało ich na podium, które ich wywyższało, które ich pokazywało. Dlatego walczyli z życiem i tak jak tu mogliśmy słyszeć, dobrze byśmy my nie wstępowali w te ślady i nie walczyli z życiem, ale żeby to życie mogło nas rzeczywiście przenikać, ogarniać, żeby to życie mogło nas prowadzić, przez nas mogło się ujawniać, objawiać, wylewać. Moglibyśmy tak powiedzieć, takimi słowami to rzeczywiście wszystko określić, bo życie jest czymś najważniejszym. Można naprawdę robić wielkie zabiegi, tak jak ludzie robią, wielkie zabiegi. Tak niekiedy się słyszy, jak ludzie rozmawiają, krem na to, krem na to, krem na to, krem na to. On ci życie przedłuży, on ci skórę odmłodzi, on ci to i to i to i to i to. A powiedz mu o Chrystusie. To nie dla mnie. To nie to, co mnie interesuje. No szkoda. Naprawdę wielka szkoda w tym momencie można powiedzieć człowiekowi, bo my mamy świadomość, że Chrystus jest najważniejszy. Że bez Niego człowiek nic nie znaczy. Bo czymże jest człowiek bez Chrystusa? Czymże są wszyscy ludzie bez Chrystusa? Niczym. Dosłownie niczym. Bo co człowiek znaczy bez Chrystusa przed obliczem wszechmogącego Boga? Nic. Ktoś mówi, no jak możesz mówić, że człowiek nic nie znaczy przed Bogiem? Ano nic nie znaczy. Kiedy czytamy list Piotra, to Piotr na powieść pokazuje, to i on się nie bawi z ludźmi. Chcąc pokazać na powieść, no ja mam dobre maniery i nie będę mówił, że przed Bogiem człowiek nic nie znaczy bez Chrystusa. Bo on mówi, ludzie i dzieła ludzkie na tej ziemi zginą. Jeśli Bóg to wszystko, można powiedzieć, zniszczy wraz z człowiekiem na tej ziemi, to co człowiek znaczy bez Chrystusa? Czasem powiedzieć prawdę, nic. I kiedy człowiek rozumie, że nic, to mówi, Panie, pomóż tylko w Tobie. Żebym mógł przetrwać rzeczywiście każdy dzień w Tobie, żebyś Ty mnie uczył, żebyś Ty mnie kształtował. Żebym nie zginął wraz z tą ziemią. Żebym nie wiązał tutaj swojego losu z
swojego bytowania z tą ziemią. Bo ludzie wiążą. My mamy świadomość, że ludzie wiążą. Jak najdłużej na tej ziemi. Jak najdłużej. Tak? Ktoś to dobrze powiedział. Panie, nie przychodź jeszcze. Dlaczego? Bo mi dobrze na tej ziemi. Nie dlatego, Panie, bo widzę, że jestem jeszcze niegotowy, że mi jeszcze tyle brakuje, co do Ciebie, co do życia właśnie Twojego, a dlatego, że mi jest na tej ziemi dobrze. Panie, daj, żeby mi na tej ziemi nie było dobrze. Ten niech się człowiek modli do Pana, Panie, daj, żeby mi na tej ziemi nie było dobrze, żebym z tą ziemią nie związał czegokolwiek tutaj, ze swojego życia. Żeby moje rzeczywiście życie związać z Twoim życiem. Tak jak mogliśmy tutaj słyszeć, jak to brat Leszek mówił, że dajmy to w ręce Pana. Bo to nikomu nie zaszkodzi. A sobie mogłem właśnie, taka myśl do mnie przyszły, kiedy słuchałem, że najpiękniejsze w Jezusie Chrystusie jest właśnie to, że On nie jest w stanie zaszkodzić nikomu. Wszystko, co w Chrystusie, nikomu nie zaszkodzi. A wszystko, co w nas. Można naprawdę się na tym zastanowić. Wszystko, co w nas i wszystko, co w Chrystusie. Komu to będzie szkodziło? Człowiekowi nie zaszkodzi nic, co w Chrystusie Jezusie. Może mu tylko pomóc. Chyba, że człowiek zacznie po tym deptać i uważa to, że to jest nic, że to jest śmieć. Wtedy mu to zaszkodzi. Bo wtedy czytamy też właśnie w Piśmie, że to jest dla niego ku śmierci. Ale jeśli by człowiek sobie nieporadnie z tym jeszcze radził, to mu nie zaszkodzi. Ale musimy powiedzieć sobie prawdę. Wszystko to w człowieku, wszystko to w starym Adamie, to wszystko niestety jest szkodliwe. To jest trucizna. Człowiek może tego nie uważać. Mówi, to nie trucizna, no nie przesadzajmy. To tak nie jest. No przecież to też może komuś coś pomóc. To co może pomóc? Dobro człowiecze może pomóc człowiekowi w poznawaniu Boga, w przybliżaniu się do Niego? Nie. Dobro człowiecze, ono, można powiedzieć, stawia człowieka właśnie na tym podium. I człowiek mówi, ja. Człowiek nie powie, Bóg, Pan, dzięki Niemu, z Jego łaski, z Jego mocy. Czyli naprawdę, możemy śmiało powiedzieć, to co z nas, to jest szkodliwe, to jest trucizna, to jest piołun. Tak jak czytamy w Piśmie Świętym. Ale to, co jest Chrystusa, to jest baza. Dopóty po tym nie zacznę deptać, to jest baza. To jest ku życiu. To jest ku radości przebywania z Bogiem przez całą wieczność. Jeśli się temu poddaję. Ale jeśli sobie to lekceważę, to wtedy wiemy, co spotka człowieka. Spotka go najgorsze. Wiecie, my możemy słuchać rzeczywiście dużo słów, pięknych słów. One mogą nas boleć niekiedy, ale mimo wszystko to są piękne słowa, bo one naprawdę są dla naszego dobra, zawsze dla naszego dobra. One nie są posłane po to, żeby nam powiedzieć, nas zniszczyć, żeby nas odepchnąć od Boga. One nie są po to posyłane do nas, żeby nam powiedzieć, wiesz co, człowieku, daj sobie spokój z Bogiem. Przecież widzisz, że i tak nie dasz rady, że to jest niemożliwe, nieosiągalne dla ciebie. Wracaj do świata, pożyj wraz z tym światem. No nie, my wiemy, że tak Słowo Boże nie dociera do nas. No tam, do nas nigdy tak nie mówiło i mówić nie będzie. Ono zawsze jest dla dobra człowieka posłane. Kiedy Bóg posyłał swoje słowo na przestrzeni wszystkich wieków na tej ziemi, On zawsze je posyłał dla dobra człowieka. Tylko człowiek był winien temu, że ono było mu nieraz ku złemu. Kiedy je odpychał swoim sercem, odrzucał je swoim sercem, nie chciał go rzeczywiście przyjmować, albo brał go tylko po to, żeby czuć się lepszym. Wtedy było ono ku złemu dla niego. Chciałbym się też właśnie z wami tak podzielić takim pewnym słowem, które
bardzo zaobserwowało rzeczywiście moje serce, bo zacząłem tak nad tym głębiej myśleć, rozważać sobie to i rzeczywiście to może powodować to, że mogę prosić Pana, Panie, daj, żeby to nie było na moją szkodę. Żeby to nie było na moją szkodę. Ewangelia Łukasza, może najpierw Ewangelia Mateusza, chciałbym, żebyśmy otworzyli. Bo bardzo ważne jest słowo, tylko nasze podejście do słowa też musi być bardzo, bardzo bym powiedział, no, ważne, że my bierzemy to słowo z całą powagą, że nie bierzemy sobie lekko słowa, które jest do nas posyłane, ale tak jak nieraz mogliśmy słyszeć o tym, że my staramy się chodzić z tym słowem, rozmyślać nad tym słowem, prosić Pana, żeby pomógł nam wejść głębiej w słowo, żeby ono w nas zaczęło wydawać owoc dla Jego chwały. Tak jak to było też i wspomniane, żeby ono nie stało się elementem no, naszej biblioteki. Bo można mieć taką, wiecie, bibliotekę rzeczywiście w swoim sercu, poukładane w sercu po prostu, no i na każdy temat można z człowiekiem porozmawiać. Spotkasz tego, porozmawiasz z nim o tym. Spotkasz tamtego i o tym z nim porozmawiasz. I masz każdy temat opanowany. No ale przychodzi dzień twojej fizycznej śmierci na tej ziemi. Musisz stanąć przed Panem. Co wtedy? Czy powiesz Panu, Panie, ja miałem przecież tak wszystko dobrze opanowane. Przyjmij mnie do swojej chwały. Zobacz, Panie, to było tak pięknie wszystko poukładane. Widziałeś to. Ja zawsze miałem porządek w tym. Wszystko pięknie opisane miałem w swoim sercu. To tu, to tu, to na tej półce, to na tej półce, to na tej półce. Każdemu miałem odpowiedzieć. A co Pan? Co Pan wtedy odpowie człowiekowi? Gdyby człowiek tak chciał stanąć przed Panem. 12 rozdział Ewangelii Mateusza. Przypomnijmy sobie słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy chcieli się nad nimi właśnie tak zastanowić, czy tak rzeczywiście może być. Jak to może być? Jak to może wyglądać? Czy rzeczywiście mogę stanąć albo w jednym miejscu, albo w drugim miejscu? W którym miejscu może rzeczywiście dzisiaj stoję? Czy mam świadomość tego, w którym miejscu właśnie dzisiaj stoję? Czy to jest to miejsce, w którym chce mnie Pan widzieć? Czy to jest to miejsce, z którego Pan mówi, uciekaj, póki łaska jeszcze moja jest nad tą ziemią. Uciekaj z tego miejsca. W tym właśnie 12 rozdziale Ewangelii Łukasza od 35 wersetu przeczytam słowa. Wcześniejsze słowa nam mówią o ludziach, którzy mówili do naszego Pana Jezusa Chrystusa, że to, co On robi, to, co On czyni, On nie czyni inaczej, jak tylko mocą Belzebuba, księcia demonów. Wtedy Pan pewne słowa im też powiedział, ale powiedział też Pan takie słowa. Dobry człowiek, od 35 wersetu, dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. Czy nie są to dziwne słowa, które my możemy czytać? Z każdego nieużytecznego słowa człowiek zda sprawę w dzień sądu. Tu się można bać, tu się można przestraszyć, diabeł może nas poszukać, wprowadzić na powiedzieć takie coś, że my po prostu ust swoich w końcu nie otworzymy, żeby to nie było jakieś no, próżne słowo, które miałoby nas na powiedzieć później osądzić. Lepiej nic nie mówić. Nie, tu nie o to chodzi. Jakież to słowa będą mogły Ciebie w dzień sądu usprawiedliwić? Jakież to słowa Twoje będą mogły w dzień sądu Cię potępić? W jakim miejscu dzisiaj stoję? Wiecie, to jest takie dobre pytanie. Zadaję sobie przed Panem. Panie, czy to jest miejsce potępienia, czy to jest miejsce usprawiedliwienia?
w jakim miejscu ja dzisiaj stoję, jakie miejsce dzisiaj zajmuję. Wiecie, póki jest czas łaski, człowiek może opuścić miejsce, które miałoby straszną napaść, znaczenie dla niego, gdyby stanął na sądzie. Ale jeśli człowiek nie będzie chciał opuścić tego miejsca, no niestety będzie musiał znieść potępienie. Nie będzie już dla niego wtedy usprawiedliwienia. Pan mówi, na podstawie słów Twoich, jakie Twoje słowa, jakie moje słowa są w stanie mnie usprawiedliwić przed Bogiem w dzień sądu? Kiedy Pan używa tutaj właśnie tego, na podstawie słów Twoich, czy Ty masz swoje słowa? Czy chodzisz ze swoimi słowami? My, chrześcijanie, czy my chodzimy ze swoimi słowami, czy wypełniają słowa Pana? Wiecie, kiedy zacząłem tak sobie nad tym myśleć, tak bardziej jeszcze do mnie zaczęło właśnie docierać to, Panie, przecież to są Twoje słowa. Twoje słowa w dzień sądu, one mnie usprawiedliwią i Twoje słowa w dzień sądu, one mnie potępią. Wiecie, naprawdę aż mnie to zdziwiło, kiedy tak zaczęło to do mnie docierać. Jego słowa. Jego, bo moje słowa nie są w stanie pomóc mi. Moje słowa są rzeczywiście tylko w stanie mi zaszkodzić i innym zaszkodzić. One nie są w stanie innym pomóc. Słowo Pana, ono jest w stanie pomóc innym. Ono nie będzie szkodziło. Ale słowo Pana z powodu mnie może innym zaszkodzić. Z powodu mnie, nie z powodu Pana. I kiedy Pan właśnie tutaj mówi to, że na podstawie Twoich słów, jak zobaczcie, my podchodzimy do słów naszego Pana Jezusa Chrystusa, jaką one mają wartość dla mnie, dla Ciebie. Czy chcę naprawdę się trzymać Jego słów? Czy to są ważne dla mnie słowa? Czy to są słowa, którymi my nieraz słyszymy? Czy ja chcę żyć? Może nie poradnie sobie z tym dzisiaj jeszcze razem we wszystkim. Ale chcę żyć. Czy może tylko mam te słowa po to, bo jestem chrześcijaninem? Bo muszę przecież znać te słowa. Bo powinienem znać te słowa. Bo chcę mieć te słowa, żeby móc z innymi porozmawiać sobie tylko na te tematy. Zobaczcie, jak to wszystko jest bardzo ważne. Jakie jest podejście do słów naszego Pana Jezusa Chrystusa? Kiedy możemy zobaczyć faryzeuszów, co ich potępiało? Kiedy widzimy naszego Pana Jezusa Chrystusa, który do nich właśnie mówi, faryzeusze, uczeni w piśmie, co ich potępiało? Co było dla nich potępieniem, którego oni nie widzieli, wcale nie widzieli? Nie zauważyli w ogóle tego, że przecież to, co oni uważają za swoją teraz sprawiedliwość, tak naprawdę będzie potępieniem dla nich, kiedy staną przed sądem Boga. Tak, zobaczcie, tak wyraźnie to powiedziane. Można o tym czytać. Nakładacie na ludzi wielkie ciężary, a sami nawet jednym palcem nie chcecie ich udźwignąć. Czyli oni znali słowo. Oni je bardzo dobrze znali. Nakładali je na innych. Z innymi mogli porozmawiać na temat tego słowa. Obciążyć ich tym słowem. Ale sami, Pan Jezus powiedział, wy nie żyjecie tym słowem. Czyli teraz możemy jeszcze bardziej zrozumieć, co Pan Jezus chciał powiedzieć, kiedy mówi, że na podstawie Twoich słów będziesz albo usprawiedliwiony, albo będziesz potępiony. Czyli jeśli żyjesz tym słowem, to Pan Jezus mówi, będziesz usprawiedliwiony. Mając moje słowo, jeśli ono mieszka w tobie i ty je wykonujesz, to będziesz żył tym słowem. Czyli dla nas wierzących, możemy powiedzieć, jest bardzo ważne to, żeby słowo, kiedy tak jak Paweł pisze, słowo Chrystusowe niechaj mieszka w was w obficie, żeby ono nie było tylko słowem, które tylko mieszka, ale dalej nic uczynić nie może. Ono nie może się stać, można powiedzieć, tylko tym, co będzie zalegało półki naszego serca. Gdybyśmy tak to mieli właśnie określić, tak przynajmniej to do mnie samego zaczęło się głębiej docierać. Co robi z moim słowem? Czy ty je tylko odkładasz w swoim sercu? Czy ty chcesz żyć tym słowem?
Kiedy staniesz przede mną, czy zdajesz sobie sprawę, co ona zrobi? Bo ona to już wykona. Słowo naszego Pana Jezusa Chrystusa, ono wykona. Możemy czytać właśnie te słowa, które powiedział nasz sam Pan Jezus Chrystus. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Może byłoby lepiej, gdyby nasz Pan Jezus powiedział: niebo i ziemia i moje słowa przeminą. Ten jeden człowiek może by odetchnął z ulgą: puch, to fajnie, to dobrze, bo w razie czego na sądzie nic mnie nie osądzi, nic mnie nie oskarży z tego, co mogłem słyszeć, ale nie przyłożyłem do tego serca. One nie przeminą. To właśnie one, nawet może przeczytamy sobie to z Ewangelii Jana, ku naszemu właśnie przypomnieniu, żeby mieć jeszcze rzeczywiście jeszcze większą bojaźń. Nieraz można byłoby sobie powiedzieć, może nie być lepiej na zgromadzeniu, może nawet lepiej nie słuchać żadnego słowa, bo będę żył tutaj na pojeść sobie nieświadomie i stanę na sądzie i no mniej razów odbiorę, jak to Pan powiedział, mniej razów człowiek odbierze. Mniej. Więcej razów odbierze ten człowiek, który mógł słyszeć tyle pięknych słów. Mogły one wypływać nieustannie przed oblicza Boga do człowieka, a człowiek lekko sobie do nich podszedł. Nie przyłożył rzeczywiście swojego serca do tego, żeby: Panie, daj mi siłę, żeby teraz żyć tym Słowem, żeby ono obfitowało dla Twojej chwały w moim życiu. Ewangelia Jana, 12 rozdział też. Od 44 wersetu czytamy tutaj, nasz Pan Jezus powiedział tak: a Jezus zawołał donośnym głosem: kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał. Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. A jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Zobaczcie, co nasz Pan Jezus Chrystus mówi. Ma swego sędziego. Ma. Już ma swojego sędziego. Człowiek, gdy przyjmuje słowo, przyjmuje sędziego. Jak my go przyjmujemy dzisiaj, to jest tak bardzo ważne dla mnie, dla Ciebie. Jak my przyjmujemy tego sędziego? Czy on dzisiaj, ten sędzia, może nas sądzić? To jego słowo. Czy dziś może dokonywać nas to, co Bóg chce? Czy my mu nie dajemy przystępu? A wtedy będzie czas, kiedy to ten sędzia, czyli słowo, osądzi nas. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym, bo ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, on mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić. I wiem, że przykazanie Jego jest żywotem wiecznym. Przeto, co ja wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec. Nie mówię nigdy nic sam z siebie samego. Możemy o tym czytać też pięknie, jest to świadectwo wydane naszym Panu Jezusie, kiedyś tam już w Księdze Izajasza. Ten 42 rozdział, on głosu swojego na zewnątrz nie wyda. Nie mówił nic sam z siebie. On powiedział tylko to, co Ojciec włożył w niego. On to wypowiedział i słowo Ojca doszło nas, ludzkość, ludzi na tej ziemi. My możemy je przyjmować ku naszemu życiu. My możemy je przyjmować ku naszemu straceniu. Są tylko, można powiedzieć, dwa warianty, w którym człowiek może przyjmować rzeczywiście słowo. Nie ma trzeciego. Człowiek niekiedy mówi, ale ja jestem tak pośrodku. Nie ma pośrodku. Nie ma kogoś, kto jest pośrodku. No, kiedy czytamy list Jana, to Jan mówi po prostu, że kto nienawidzi brata, co? Jest mordercą. Nie pokazuje jakiegoś miejsca pośrodku. Kto ma powiedzieć, nie przyjmuje słowa Pana, by nim żyć?
to tak jak tutaj brat Leszek powiedział, jest mordercą dla samego siebie zabija, samego siebie rzeczywiście morduje, samego siebie rzeczywiście stawia, że w tym najgorszym miejscu, miejscu potępienia i to wiecznego potępienia. Obyśmy nigdy siebie tam właśnie nie stawiali, abyśmy nigdy w to miejsce nie chcieli wchodzić, a nigdy w tym miejscu nie chcieli przebywać, ale przybyłeś rzeczywiście w miejscu naszego usprawiedliwienia. A to jest rzeczywiście tylko wtedy, kiedy możemy powiedzieć, kiedy Słowo może wykonywać w nas to, z czym ono jest do nas posyłane. Kiedy ono może w nas wypracowywać to, co chce Bóg, nasz Ojciec, kiedy przez swego Syna je do nas posłał. Też z Ewangelii Łukasza, gdzie chciałbym, żebyśmy mogli zobaczyć też pewne słowa. Ewangelia Łukasza, 19 rozdział. Zobaczcie, jak słowo potępi człowieka. Prawdziwe słowo, prawda. Prawda, którą człowiek mógł przechowywać w swoim sercu, ale tylko przechowywać. Ale nie postępował zgodnie z tym, co ta prawda mówiła. Mamy tutaj pewną takie podobieństwo o 10 winach. Znamy je bardzo dobrze. Moglibyśmy też tutaj przytoczyć podobieństwo o talentach. Jedno możemy powiedzieć i drugie nam pokazuje to samo wręcz, jakie jest podejście człowieka do tego, co on otrzymuje od Boga, co z tym robi. Czy wykorzystuje to, czy to pomnaża po prostu, czy obfituje to w jego życiu, czy to nie obfituje w jego życiu. W tym podobieństwie tutaj Pan Jezus pokazuje pewnych ludzi. Ludzi, którzy gdy otrzymali od swego Pana te talenty, te miny, idą i pomnażają. Jeden, drugi, trzeci człowiek. Pierwszy, drugi, trzeci człowiek znają swego Pana. Choć pierwszy tego nie mówi i drugi tego nie mówi, a mówi tylko to trzeci, to możemy powiedzieć śmiało. Pierwszy człowiek mógłby powiedzieć: Panie, znam Cię, wiem, że jakim jesteś człowiekiem. Jesteś człowiekiem surowym, żniesz, gdzie nie siałeś, zbierasz, nie rozsypywałeś. Wiem. Każdy z nich mógłby to powiedzieć. Mówi to tylko trzeci. I teraz możemy tutaj czytać, co słyszy właśnie ten trzeci człowiek. Nie będziemy tego czytali całego, ale czytam tylko od 20 wersetu. A inny przyszedł i rzekł: Panie, oto mina Twoja, którą trzymałem w chustce. Bałem się bowiem Ciebie, żeś człowiekiem surowym, bierzesz, czego nie położyłeś i żniesz, czego nie posiałeś. Co słyszy on od swego Pana? Mówi prawdę o swoim Panu. I mówi, że bał się swojego Pana. Ale on się chyba nie bał tak, jak bać się należało. On się nie bał w ten właściwy sposób, w ten Boży sposób swego Pana, aby zrobić pożytek z tego, co mu Pan dał. Śmiało możemy powiedzieć, on się nie bał tak, jak bać się trzeba. Bo Pan do niego mówi tak, rzeczę do niego, na podstawie Twoich słów osądzę Cię, sługo zły, na podstawie Twoich słów. Zobaczcie, ten człowiek tutaj w tym podobieństwie, on wypowiada słowa, możemy powiedzieć prawdziwe słowa, słowa, które są ku jego potępieniu. Osądzeniu, czyli potępieniu już. Na podstawie Twoich słów. Twoich słów. Zobaczcie, znowuż Pan Jezus tutaj pokazuje Twoich słów. Twoich. To, co Ty wiedziałeś o mnie. To, co Ty mogłeś mówić o mnie. Zobaczcie, ile dzisiaj ludzie mówią o Jezusie Chrystusie. Ile dzisiaj człowiek wypowiada słów o nauce Jezusa Chrystusa i apostołów. Ile mówi o tym innym. To nie jest po to, żebyśmy się może bali, wiecie, i tak jak powiedziałem, żebyśmy teraz zamknęli swoje usta, może lepiej innym nie mówić o Jezusie, lepiej może innym nie mówić o nauce Pana Jezusa i apostołów.
którą oni przekazali, którą my dzisiaj mamy. Nie, mówić jak najbardziej mówić. Bo po to jesteśmy też i wybrani, i posłani, żeby mówić, żeby przekazywać dalej. Ale my wiemy, że najważniejsze po prostu mówić i prosić: Panie, daj, żebym ja tym żył. Daj, żebym ja tym żył. Żebym na podstawie tych słów, kiedy stanę przed Twoim już sądem, kiedy stanę przed Twoim obliczem, żeby to były słowa, które będą mnie pod każdym względem usprawiedliwiać przed Tobą. Usprawiedliwiać. Słowo krzyż usprawiedliwi albo potępi. Można mówić innym o krzyżu, że powinienem umrzeć na tym krzyżu, że tam skończyło się moje ja na tym krzyżu. I pięknie można innym to naprawdę opowiadać, ale samemu nie dać miejsca mojemu ja, żeby ono tam naprawdę umarło. Zakończyło na to swoje bytowanie, wtrącanie się do tego, co jest święte. Zobaczcie, jak bardzo ważne jest to, jakie jest podejście do słowa. Co słowo może uczynić? Co słowo może wykonać? Co ono dzisiaj może mówić, jakby w pewnym sensie przed obliczem Boga, już o mnie, o Tobie? Czy ono dzisiaj może też mnie już usprawiedliwiać? Czy może dzisiaj mnie, ono już dzisiaj może mnie potępia? To słowo. Pan Jezus powiedział, kiedy groził pewnym miastom, czytamy to też właśnie w Biblii, ci ludzie mogli słuchać tego, no oni byli pewnie zaszczyceni, że no, w ich miastach tyle rzeczy się mogło dokonywać. Inni mogli się szczycić tym, że mają świątynię. Ale Pan Jezus powiedział tak, przyjdzie królowa Saby i spowoduje potępienie tego pokolenia. Mężowie z Niniwy staną na sądzie i spowodują potępienie tego pokolenia. Dlaczego? Na podstawie słów Jonasza Niniwa pokutowała. Królowa Saby głęboko sobie wzięła do serca to, co mogła słyszeć u Salomona. A Pan Jezus do niej wtedy powiedział, o, to tutaj więcej niż Salomon. Więcej niż to wszystko, co wcześniej mogli mówić ci prorocy. Jonasz to mógł mówić Salomon w całej mądrości. Oto tutaj coś więcej. I to szczególnie spowoduje pokolenie, potępienie tego pokolenia, że oni mogli to słyszeć. Ale nic z tym nie zrobili właściwego, co mogło dać by im rzeczywiście życie. A jeszcze jedno takie miejsce chciałbym, żebyśmy mogli przeczytać. Zobaczyć, jak bardzo ważne jest na to jej słowo, że ono naprawdę ma moc działania, wykonywania. Paweł w liście do Rzymian, do wierzących w Rzymie, możemy tak to bardziej powiedzieć, bo on nie pisał do wszystkich Rzymian. Nie pisał tam do cesarza rzymskiego akurat to i całego jego dworu. Pisał do wierzących w Rzymie słowa tak bardzo ważne. I tu czytamy, kiedy Paweł pisze o usprawiedliwieniu, też mówi o usprawiedliwieniu do nich, 10 rozdział od 5 wersetu czytamy tak. Tak bowiem Mojżesz pisze o usprawiedliwieniu, które jest z zakonu. Człowiek, który spełnił zakon, przeżyć żyć będzie. A usprawiedliwienie, które jest z wiary, tak mówi. Nie mów w sercu swoim. Kto wstąpi do nieba, to znaczy, aby Chrystusa sprowadzić na dół. Albo kto wstąpi do otchłani, to znaczy, aby Chrystusa wywieźć z martwych w górę. Ale co powiada Pismo? Blisko Ciebie jest słowo w ustach Twoich i w sercu Twoim. To znaczy słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. I zobaczcie, Paweł znowuż pokazuje słowo. On mówi, nie mów w swoim sercu, kto wstąpi,
Ale co powiada Pismo? Co powiada Słowo? Słowo, które jest w Twoich ustach, Słowo, które jest w Twoim sercu, co ono Ci powiada? To Słowo, jeśli Ty je przyjmujesz, z wiarą je przyjmujesz, On mówi, ono jest ku Twojemu zbawieniu, ono jest ku Twojemu usprawiedliwieniu. No. To on tu pokazuje właśnie pięknie, że ku zbawieniu, ale my mogliśmy jeszcze dalej pójść i powiedzieć i też ku potępieniu, jeśli człowiek lekceważąco podejdzie do słów naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli człowiek lekceważąco podchodzi do Ewangelii, którą przyniósł nasz Pan Jezus Chrystus, to będzie to dla niego rzeczywiście tragedią. Straszną tragedią. Dzisiaj człowiek może nie widzieć tragedii. Może sobie powiedzieć, no przecież tu jest tak fajnie, tu jest tak dobrze. Przecież nie będzie źle. No ale komu mam wierzyć? Sobie? Mojemu sercu? Czy wierzyć Słowu? Tak jak czytaliśmy, Słowo, które powiedziało, że ono mnie sądzić będzie. Że ono jest moim sędzią. Serce jest w stanie mnie oszukać. Słowo nie oszukuj. On jest jako światłość, która rozświeca i pokazuje mi mój prawdziwy, faktyczny stan przed obliczem Boga. I tak jak powiedziałem, my mamy czas łaski. Jeśli dzisiaj ono może mnie sądzić, jest moim sędzią, przyjmuję jako mojego sędziego, ku mojemu dobru, to ono będzie mnie sądziło ku temu, żeby być dla mnie usprawiedliwieniem. Ale jeśli ja będę je odpychał swoim sercem, to ono mnie usądzi, ale już ku potępieniu wiecznemu. Dlatego zobaczmy, jak bardzo ważne jest nasze podejście. Tak jak powiedziałem, dzisiaj naprawdę ludzie wiele mówią słów. Słów z Ewangelii, słów prawdziwych. Słów, które niestety staną się też potępieniem dla nich. Ale my mamy, mając właśnie to ostrzeżenie naszego Pana Jezusa Chrystusa, że na podstawie Twoich słów, niech to głęboko rzeczywiście zapadnie w Twoje serce, w moje serce, że na podstawie słowa, które słucham, które mogę wypowiadać też do innych, będę albo usprawiedliwiony, albo potępiony. Niech Pan pomoże, żeby to było usprawiedliwione. Aby wiemy dlaczego i kiedy jedynie usprawiedliwiony. My wiemy, nas nie trzeba tutaj rzeczywiście uczyć, jakąś szczególną teologią nas napełniać, żebyśmy mogli zrozumieć, a kiedy, jak to się może stać, żebym był usprawiedliwiony. My nie musimy jakichś napojeń szkół teologicznych tutaj kończyć. Bo wiemy, że to jest dla prostaczków. Kiedy człowiek będzie usprawiedliwiony? Wtedy, kiedy będzie żył tym słowem. Kiedy będzie przykładał rzeczywiście swoje serce ku temu, Panie, daj, aby ono we mnie owocowało dla Twojej chwały. Żebym nie zamknął się na to słowo. Żebym sobie nie pomyślał, ja to nie muszę, już jestem taki dobry. Ale nie, żeby ono zawsze we mnie mogło uczynić Twoją wolę, Twoje dzieło. Żeby ono mogło mnie zmienić. Niech Pan to rzeczywiście naprawdę czyni, bo tak szczególnie właśnie wczoraj głęboko to do mnie właśnie dotarło. To usprawiedliwienie i potępienie. Jeszcze bardziej mogłem to zrozumieć, dlaczego Pan powiedział na podstawie Twoich słów. Jego słów, które ja mogę słyszeć, które ja mogę wypowiadać. Którym mogę, tak jak to też i brat Leży powiedział, na które mogę nawet kiwać głową, że się z nimi zgadzam. Zgadzam się to dobrze. A jeszcze lepiej, kiedy jest to pragnienie, żeby owocować w tym słowie, żyć tym słowem. Dla Jego chwały, dla Tego, który przyniósł nam to Słowo z samego nieba. Myśmy tam nie mogli wejść. Myśmy niczym nie mogli spowodować, żeby ono tutaj na powiedzieć, że chciało do nas zejść. Ono przyszło z własnej nieprzyniesionej woli. Przyszło do nas, aby nas ratować to Słowo. Amen.